1 marca rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023-2024, które są prowadzone przez miasto Mysłowice. Rodzice lub opiekunowie mają tylko dwa tygodnie na zgłoszenie swoich pociech. Potrwa ona bowiem do 15 marca bieżącego roku, do godziny 15. I w tym czasie rodzice powinni wypełnić deklarację na platformie, wydrukować i tą deklarację zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Formularz wniosku jest dostępny pod adresem www.mysłowice.ca.fauna.org, gdzie rodzice lub opiekunowie prawni mogą zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Miasto Mysłowice prowadzi 19 placówek, z czego 4 znajdują się w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz dodatkowo dwie prywatne placówki na prawach publicznych. Mowa tu o przedszkolu cudaczek oraz trzat. W tych 19 przedszkolach mamy 96 oddziałów. O trzy oddziały więcej niż w roku ubiegłym, ponieważ dodatkowo otwarte oddziały. To są dwa w przedszkolu numer 18 i jeden oddział w przedszkolu numer 16 z oddziałami integracyjnymi. Natomiast miejsc wszystkich w placówkach przedszkolnych mamy 2295 plus 311 w przedszkolu Skrzat i Cudaczek, co daje nam sumę 2606 miejsc. We wniosku o przyjęcie do placówki rodzice lub opiekunowie prawni wskazują trzy wybrane przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe, to jest wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie. Kandydata w rodzinie, czy objęcie kandydata pieczą zastępczą. Oprócz tego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjne dobrane są m.in. takie kryteria, jak pracujące lub studiujące dziennie rodzice kandydata, czy rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru. Pełną listę kryteriów znajdziesz na stronie www.itvm.pl 31 marca komisja rekrutacyjna poda do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym, a do 7 kwietnia rodzic dziecka będzie miał czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice lub opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.